dawno po prostu nie nagrywałem niczego. Wsi polska, wsi spokojna. I tu będziemy mieli taki ładny odcinek właśnie brukowanej drogi, fajnej. Mają Francuzi swój Arenberg, my też mamy. Mówię, to dobry taki jest kawałek.
końca. Możemy pojechać albo prosto, albo w prawo, albo w lewo. Pojedziemy prosto. Kiedyś tam był. Kiedyś, no ale to wiesz. Zazwyczaj to był październik. No, słuchaj. Ja pamiętam taki październik, gdzie kurne w połowie spadł pół metru śniegu. W suporcie. Mimo że było wyjęte z pan, po prostu się zużyło wszędzie. Lewe, nie prawe, po prostu zatarte, wiesz, za... Zatarte góry, te błoto tylko spoko. Ono jeszcze, wiesz, jeszcze było zreanimowane, ale to już nie to. Teraz nawet lżej człowiek się kręci. Ale nie oszukując się, mam praktycznie zbudzony i można powiedzieć, że półtorej zimy. Ej, tak dużo! No bardzo dużo! Jeszcze wiesz, na moją masę... Jeszcze zobaczysz jeździć. No, już też zobaczyć taki wiaterek. Na szosę, zobaczmy, jak pętla by była, to przepiękna. Więc się pojechać, wie, jeden za drugim. No to jeżdżą chłopaki z Mostostanu. No to mówię właśnie, to jest piękne, teren na tej. Jeżeli tu się nadrobić taką pętlę dużą, no to kurczę, jest pięknie, tak, zero ruchu, asfalt jak tu. Jedziemy do końca, zobaczymy gdzie dojedziemy. Widać, ktoś palił gumę.
pojedziemy w lewo. Zobaczymy, bo tu chyba powinniśmy dojechać do punktu. Punkt odpoczynku Kozi Gór. Jak się da pojechać gdzieś w lewo, to skręcimy w lewo, pojedziemy jeszcze kawałek wzdłuż. O, patrz, jaki fajny. Na łańcuchach furtek. A to nie jedna tutaj taka jest. Ale jaka piękna! I beżem polone kawał las. Widać, jak ktoś miskę kurne szorował. Jesteśmy, o rany boskie, ale kurczę, mol przeszedł.
Nie, do dupy będzie, bo wiesz co, górny mol zaparowało.